Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Tavern Manager Simulator, no i proszę bardzo, jak pięknie wygląda ta nasza tawerna. Proszę Państwa, mamy tutaj jak widać jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia, jeśli chodzi o zadanie. Ciekawy jestem, czy uda się w tym odcinku zrealizować. Mamy sporą szansę, jeżeli chodzi o piwo. Ja już będę tutaj pomagał w serwowaniu tego wszystkiego, bo wiadomym jest, że nasze kochane wróżki są jakie są. Więc różnie tam to wszystko wygląda. Weźmy kilka steków, weźmy kilka kiełbas, co by nie było. Tak, żeby szybciej klientów obsługiwać i żeby szybciej nowi przychodzili, no to wtedy uda się to ogarnąć. No jedyne co to tam ze szlachtą może być mały problem. Pan kiełbachę by chciał. 11 sztuk browara nam tam jeszcze brakuje. Ja już tam polecę, bo widzę, że browar jest. Pyk, stolik. Tutaj mamy przybyszów, czy tam jeźdźców, czy jakkolwiek jeszcze ich tam nazywać. I dwa kunie już teraz tutaj stoją. A, ten się podwójnie stegował się. No dobrze. Trzeba by posprzątać nieco. O, masz, no. Dopiero co końską kupę sprzątałem i już znowu. Dobra, pomywaczce musimy wody donieść, ponieważ nie miała. I posprzątajmy tutaj, bo wiadomo. O, już wiem, co tutaj się rozchodzi, że... Aj, aj, aj. Maskę gazową by trzeba było. A tutaj też taki syf jakby śmierdziale były. Dobra, doprowadźmy tę tawernę do stanu używalności. Nie, tutaj nie. Tutaj to się po prostu zżygał. Także takie chocki klocki. Jeszcze browarek, zupa. Dobra, to zaraz to ogarniemy. Browarek. Aha, zupy już nie ma. A sprawdźmy w ogóle na tamtej wydawce, czy zupa jakaś by była jeszcze. O, tutaj widzę, że jest problem. Żadna wróżka nie obsługuje. Tam to samo, winunia oraz ser. Ktoś coś jeszcze? No i dobra, 11 winuń. Aha, tutaj sera trzeba dodać. Proszę. To posprzątajmy. Myślę, że stół jest uwalony, ale nie. Może ci tu będą kuźwa siedzieć do ustranej śmierci chyba. No ale dobra, każda sztuka się liczy, więc ich nie wyproszę. Widzę, że tu wróżki, nie wiem, czy one padły, czy o co chodzi. Na wydawkę. Dobrze, ja już te dwie zupy tam zaniosę, bo ja widzę, że to tylko ja jestem odporny tutaj na smród. I co tam jeszcze? Zupa. O, dobra, już ogarnięte. Gościu, piwo. Bierz piwo. Aś, cholera. No dobra, obsłużmy gamonia. I tutaj dajmy. Chodźmy na ten, chodźmy na salę szlachecką. Tutaj jest obsługa, tu ogarniemy temat i reszta jest gites. Dobrze. Ja przyniosę wody, przyniosę drewno, niech kucharka gotuje zupę. Aha, i brudna toaleta, no to jeszcze zanim zaniosę, chociaż nie, no mogę wodę zanieść i potem przepchnąć toaletę.
A tu jeszcze drewno by... No tak, no towar jest potrzebny, potrawy są potrzebne do tego, aby można było sprzedawać, serwować. Skibla, to my chyba nic nie mamy. A tu panienka, kurczę. No tak, nie, no to... Bądźmy gentlemanami. I proszę bardzo. Dobra, poszło, elegancko. Podróżny. O! Czekajcie, ja tego kiełbachę wezmę i wydam, bo... Nikt się tu kuźwa nie kwapi. No dobrze, zagadajmy z podróżnym, pewnie wody by chciał. Zaraz przyniosę, poczekaj. Wody nie odmówię. Jedzenia, w sumie, głodnemu też nie odmówię. Proszę bardzo. Już? Nie już? O, teraz. Dobrze, posprzątajmy ten syf, bo tutaj po prostu nie da się oddychać nawet. Ale im z dupy powypadało. Ja cię kręcę. Co to tam? Cudawianki. Skąd oni to wszystko w sobie wzięli? To rekiny tak mają, nie? Tam różne skarby można znaleźć w ich brzuchach, ale... Że ci? Doczyścić to trzeba. 7 sztuk browara jeszcze zostało, słuchajcie, do rozdania. Pytanie, czy się wyrobię w czasie odcinka? Ja. Oraz 6 sztuk, 6 kieliszków wina. Dobrze, tu jeszcze jest... Bardzo brudno. Czyli ktoś pewnie jest wymiotował. No właśnie. Dobra. Jeszcze tutaj jakieś ślady są. Aha, i tutaj jeszcze. Dobra, czy wy ślady zostawiacie? Dopiero co posprzątałem. No okej, okay, udało się. Po żądalu. To teraz tak. Drewno, bo tam zupa powinna już być ugotowana. To teraz drewno pod grilla. Widzę, że trzeba końskie kupy sprzątnąć. Aha, ale mięsa, kurczę, nie ma. Zróbmy dostawę. Zamówienie. Browar. 19. Kiełbachy. Z 24. To może, albo dobra, dorzucę dyszkę. Steki ze 30. Wino. A z 16 by niech będzie. Ser, bo się też skończył. To weźmy ze 30. I, aha, i pyłu to mamy na razie. No to... To wiecie co, to ja dorzucę 20... A nie, nie da się 20. Dobra, to niech będzie tak. 1315. Jak tu stoimy? O, są różne rzeczy. Wyrzućmy tu. Kiełbę tutaj powiesimy. Nie powiesimy. Na razie niech stoi. Czy ktoś by chciał kiełbasę? Idzie jakaś silna grupa pod wezwaniem, więc oni mogą chcieć browar, mogą chcieć kiełbę, wszystko mogą chcieć. No, i właśnie. Wszystko tutaj niesa. A, oni to w ogóle 3 browary. Ja za mało wziąłem. Ale dziewczyny już tam biegają. Oddaj, oddaj. A to wystawimy im tutaj. Proszę bardzo. Dobra, i tym sposobem zostały nam 3 sztuki piwa do sprzedaży oraz 5 sztuk wina. Dostawy mamy. Sprzątnijmy kupę. Konie wodę mają, więc elegancką. Proszę Państwa, jest jedna rzecz, która tutaj, którą mamy na Steamie. A mianowicie jest coś takiego jak spłata pożyczki takie osiągnięcie oraz to, żeby tej pożyczki nie spłacić.
Ale gdzie się pożyczkę bierze? Reputacja. No nie wiem, gdzie się pożyczkę zaciąga. Ciekawe. No tutaj nie można za bardzo, nie? A w tym sejfie? O, pożyczka. Możesz zaciągnąć pożyczkę w goblińskim banku, ale będziesz musiał ją spłacić z odsetkami. Nie próbuj oszukać banku, indykatorzy przyjdą po długi. To ja bym wziął 50 monet i w zamian spłacę 75. I zapłać wszystko. O, i osiągnięcie mi się wbiło. No i elegancko. Bardzo dobrze. A teraz chciałbym drugie osiągnięcie zrobić. Czyli nie spłacić tej pożyczki. Bo też jest takie. I zobaczymy z tym komornikiem. Dług wobec banku, nie? 23 minuty. No, to w tym odcinku to już się nie wydarzy, ale może w kolejnym. Zobaczymy. My tymczasem mamy tutaj do ogarnięcia klientów. Dziewczyny tam, aha, dwa sery. A, no to co? No, to dobra, to jak już się zajęłyście. Wy to psity jesteście, kuźwa, naprawdę. Dobrze, zobaczmy, czy je trzeba nakarmić, bo może głodne, ale widzę, że radzą sobie. Jeszcze pyłek był. No i tutaj woda dla pomywaczki. Że możemy się troszeczkę skupić na tych osiągnięciach steamowych, słuchajcie, nie? Żeby tam postarać się zrobić jako tako. Dlaczego? Aha, tutaj naczyń się nazbierało od groma. Zobaczmy, czy gdzieś trzeba pozamiatać, bo tutaj to widzę. Ale czy gdzieś jeszcze? No tutaj jest brudek. Ogarnijmy. Jeszcze tam jest brudek, to też ogarniemy. Czy gdzieś jeszcze brudek? Tam jest jeszcze brudek, ale to stół jest brudny. A tutaj? Nie, już jest czyściutko, elegancko. Dobrze, co my tam dalej mamy? Browar, dwie zupy oraz dwa steki. No to mogą sobie radzić. Ja tutaj jeszcze mam, słuchajcie, jeszcze mam ogień, to ja szybko wezmę wodę. Dwa browary zostały do podania i cztery wina. O, niech ona gotuje jeszcze tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o steki, no to tak, no bo ona się teraz stekami zajęła, skubana. Brudna toaleta, no tak. Wiem, kto to zapchał. Dobrze, przetkajmy. Może kucharce uda się ugotować jeszcze zupę na tym ogniu, mam nadzieję. A co ona tutaj lata tak z tym kotletem? Dobrze, przyjechał podróżny. Zupę by chciał, więc proszę, ale jeszcze chciałby browara, to już tutaj dziewczyna wróżkowa rozda i o, i stek też będzie. O, zupa jest ugotowana elegancko. Powinny jeszcze steki być robione.
A my znowu musimy przynieść wody. Znowu pomywaczka wychlała, no. Ech, ty synu. Jimmy. Dobrze, mamy zamówienie. Ale to na kiełbę i na steka. Widzę, że żadna nie leci. Za późno. Byłem szybki. Jak wiatr. Dobrze, ktoś by zupę chciał tu z Państwa? Tak, nawet dwie. No i zadanko wykonane. No i proszę Państwa, zwiększ reputację i ulepsz tawernę do kolejnego poziomu. Dobra. Nie ma problemu. To już będzie poziom ostatni, czyli 12 za 3000. Best place in town. Upgrade your tavern to level 20. To też osiągnięcie na Steamie. No, powiem tak, już robi wrażenie. Sprawdź stoiska. Dobrze. Jakieś stoiska tam mamy. A my tutaj jeszcze... O, możemy się pozbyć zupy. Jak to tutaj wygląda? Stoiska jakieś mamy. Eś, kurczę. I co to tutaj będzie? Co to takiego jest? Podaj wino, napełnij sianek. Aha, okej. Okay. Stabilny. Aha. To chyba chodziło o stajnię, tak? Bo to stable. Tak? Tak mi się wydaje. Masz teraz stragany dla koni szlachetnych dżentelmenów. Wow. Szlachta zostawia konie przy wejściu i idzie zjeść. Musisz wziąć wodze konia i poprowadzić konia na jego miejsce w stajni. Konie w boksach chcą jeść i pić i jeść. Zabierz wodę ze studni i napełnij poidła. Weź widły, posiekaj na nim siano i napełnij karniki. Ja wierdzielę, dobra. Zajmijmy się może najpierw, nie wiem, tymi widłami. To? Jak to się... Aha, nie, to tu, stąd. Też nie? Kuźwa, jak się to... A, bo to jest upuścić. Ach, ten deseń. Dobra. Już, kapuję. Może od tej strony będzie szybciej? O, od tej strony będzie szybciej. Dobra. To mamy tylko jedno takie, tak? No tak, tutaj chyba będzie rozbudowa do drugiego. Dobrze. I teraz, a skąd ja będę wiedział, który koń jest z tego dżentelmena? Pusta miska do picia. No zaraz to będzie naprawione, spokojnie. Dżentelmeni będą tutaj przyjeżdżać. A zobaczcie. Tutaj się tylko jedno wiadro mieści, nie? Zamówienie specjalne. O! To jest gentleman? A wygląda jak jeździec normalnie. No dobrze, obsłużmy szlachetnego konia. A nie, no bo to był jeździec. No dobrze, chciałem już łapać za konia. Ech. A, i tutaj koń szlachcica też musi być szczęśliwy, proszę Państwa, także. Ale mi przyszło, kuźwa, konie obrabiać. No dobra, to byśmy mieli, co tu się dzieje. Czyli tak, szlachcic przyjedzie, to ze względu na fakt, że to szlachcic, on będzie tam w sali szlacheckiej siedział. Z pospólstwem nie będzie.
Ja myślę, że gra nam tutaj powie, kiedy trzeba będzie, kiedy taki szlachecki koń przyjedzie, żeby go obrobić. Nie? Natomiast widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o magazyn, no to by trzeba było się zająć nieco dostawą. Żeby tam nie było za chwilę, że wiadomo. Czy ktoś kiełbasę by chciał postać? Bo mam jedną tu na zbyciu. O, jest chętny, w rękę do góry podnosi, trzymaj, do dzioba. No dobrze, to ja robię tu zamówienie. Dwanaście browarów, cztery kiełby, 10 warzyw, 15 sztuk mięcha wezmę. Wina, 12, serów 6. I tego cuda 9. Co my tam mamy? Zamówienie specjalne, brudny stół, bla bla bla. Mamy szlacheckiego konia? Koniu? Koniunie? Nie ma koniunia. No nic, no to może, proszę Państwa, koniuń przyjedzie w kolejnym odcinku. A tymczasem ja się z Państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.